12 czerwca w Polsce obchodzimy liturgiczne wspomnienie błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej. 13 czerwca 1999 roku podczas mszy świętej odprawianej w Warszawie święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym heroizmem wiary. Są w tym gronie biskupi, pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię, siostry i księża ratujący Żydów, teściowa, która oddała swoje życie za synową w ciąży, zakonnik, który za posiadanie różańca, a potem odmowę sprofanowania go, został zmasakrowany i utopiony w kloace, księża i alumni, dzielący się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami, duchowny, który zginął za to, że nie wydał gestapo komunistów. Sprawa beatyfikacji 108 sług Bożych, męczenników za wiarę, ofiar prześladowania Kościoła w Polsce w latach 1939-1945 ze strony nazizmu hitlerowskiego, choć przybrała formę kanonicznego postępowania beatyfikacyjnego dopiero w roku 1992, w rzeczywistości sięga swoimi początkami pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Sława świętości, męczeństwa, licznych osób z grupy 108 sług Bożych, łaski przypisywanej w stawiennictwu, kierowały uwagę diecezji i rodzin zakonnych na konieczność otwarcia procesów beatyfikacyjnych o męczeństwie. Krąg osób, wobec których rozpoczęto proces beatyfikacyjny, w trakcie prac aż pięciokrotnie ulegał zmianom. Powiększał się przez kolejne zgłoszenia nowych kandydatów, a jednocześnie był redukowany, gdy okazywało się, że w rozpatrywanych przypadkach nie ma wystarczającego materiału dowodowego na męczeństwo w rozumieniu teologicznym. Ostatecznie w listopadzie 1998 roku liczba męczenników ukształtowała się jako grono 108 sług Bożych. Błogosławieni, przedstawieni przez 18 diecezji, ordynariat polowy i 22 rodziny zakonne, to osoby, których życie i śmierć oddane Bożej sprawie nosiły znamię heroizmu. Pośród nich jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 6 sióstr zakonnych oraz 9 osób świeckich. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym Antoniemu Julianowi i jego towarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.